A dziś porozmawiamy o drugim aspekcie, który przemożnie determinuje nasze życie. Mówiliśmy o śmierci, o tym, że jest to życie ku śmierci, ale drugi, kto wie, czy nie ważniejszy aspekt, obok skończoności, jest to życie w czasie. W czasie i tylko w jedną, jedyną stronę. To sprawa entropii, ale tego jeszcze nie wiemy do końca. A ja chcę powiedzieć o tej jedynej, przynajmniej tak jak dla mnie, możliwości powrotu w tym czasie. Proust miał Magdalenkę. My, dziadersi, mamy niekiedy miejsca, zapachy i smaki. Tak, my ludzie jesteśmy tu do siebie podobni, kiedy nawiedzają nas wspomnienia. Całe fale wspomnień z dzieciństwa, z młodości. Cóż, generalnie mówię do tych, którzy to dzieciństwo i młodość wspominają dobrze, jako ten szczęsny czas. Tak też mam nadzieję, że tak jest w waszym przypadku. Takie dziwne miejsca, ich widoki, smaki, zapachy generują w nas całe fale wspomnień, tak żywych, że też trudno uwierzyć. Przenoszą nas w jakiś sposób w czasie. Odwołamy się do pewnego tekstu, który Państwu bardzo polecam. Ja sam mam takie miejsce, Park Morskie Oko, tu w Warszawie na Dolnym Mokotowie. Całe fale wspomnień i dziwnych postaci wyłaniają się z przeszłości, jak mojej matki, babci, mnie samego małego w małym wózeczku, a potem w szkole podstawowej, a potem z wesołymi kumplami, kumpelami. W liceum tuż obok na dużej przerwie, potem przy kawce, herbatce w kawiarni, przy winku pitym ukradkiem. Tak, byliśmy niegrzeczni w parku, etc. I do dziś, kiedy tam bywam, do dziś dzieje się tak, posłuchajcie. Znowu jawicie się postaci chwiejne, któreście mgliście nawiedzały mnie. Czy dziś w pewniejszy uścisk was obejmę, czy dawnym szałem serce drgnie? Tłoczycie się, odprawujecie sejmy, wy zrodzone w mroku i we mgle. Pierś odmłodzona natchnień się spodziewa, pod chu czarownym, który was owiewa. Melancholia jest melancholią i tęsknotą za utraconym dzieciństwem, utraconą młodością. Tak, to nie wróci. Tu jesteśmy całkowicie zdeterminowani. Te fale wspomnień budzą melancholię, ale ja bym powiedział, że jest to dobra melancholia. Dobra, przepełniona tęsknotą. Tęsknotą, którą też wyrażał Faust w swojej prośbie do Mefistofelesa. Tutaj posługuje się kapitalnym tłumaczeniem pierwszej części Fausta, tragedii Elster Tyle, Artura Sandauera. Niestety Sandauer nigdy nie dokończył tego tłumaczenia. Stare młodopolskie tłumaczenia są już dzisiaj mało czytelne. A co do młodości. Więc najpierw ów mi przywróć czas, kiedy mi się jeszcze ja sam stawał. Gdy mnie nawiedzał raz po raz nieustających natchnień nawał. Gdy świat był jeszcze w mgieł o słońce, cuda zwiastował każdy pąk. Gdym zrywał kwiaty dwojgiem rąk, kwitnące mi na każdej łące. Nie miałem nic, a jednak zadość. Prawdy, pragnienie, złudzeń, radość. Najpierw ów pęd mi wróć, to wszystko ziści. Daj mi bolesne szczęście czuć. Miłości, moc i nienawiści. Najpierw mi młodość moją wróć. Takie zatopienie w wspomnieniach sprawia, że czasem możemy powiedzieć, chyba znacie to poczucie. Co mam, to widzę poprzez dali mglistość, a co mu tracił jako rzeczywistość. Tu troszkę zazdroszczę elfom, że te wspomnienia nie mogą być bardziej intensywne. Tam o nich Tolkien przepięknie napisał. Ich wspomnienia czasem są tak intensywne, że przypominają raczej sen śniony na jawie. Są całkowicie realne. Nasze niestety takie nie są, choć właśnie pewne smaki, pewne zapachy, te prustowskie magdalenki, czy dla mnie i dla wielu moich bliskich morskie oko, dają właśnie taką synestetyczne wspomnienie, pełne, spójne, kiedy te mgliste postaci zrodzone w mroku i we mgle nas otaczają. Melancholia, smutek. Tak. Niewątpliwie wspomnienie młodości to przywołuje, ale powiem wam też tak. Nie każdy smutek jest zły, nie każda melancholia jest zła, nie każde łzy są złe. Gandalf, żegnając się z samym Merrym i kiedy Frodo wsiadał na statek w szarej przystani, aby na zawsze odejść, powiedział: płaczcie, nie wszystkie łzy są złe, my spełniliśmy swoje zadania. A kiedy wrócili, poszli na piwo. Ten smutek, ta melancholia nie jest zła. Daje nam w końcu autorefleksję, stajemy się mądrzejsi, uzyskujemy większą wiedzę o sobie i o świecie. A więc możemy się oddać takiej dziaderskiej melancholii, nie ma w tym nic złego. I ból nie zawsze jest zły. Moja złota Jagoda powiedziała kiedyś o bólu porodu. Tak, to ból, silny, bardzo silny, ale wiesz, to jest taki dziwny, dobry ból. To głębokie zło, mi ich nie będzie dane zrozumieć. A więc nasza młodość jawi się wspomnieniem, które może wywołać smak, zapach czy pewien obraz. Innego dostępu do niej nie mamy. Ta nasza młodość, co z czasu drwi, ta nasza młodość z kości i krwi, ta para skrzydeł zwinięta w nas.
a teraz muszę wrócić do domu. Bo Tomek Bombadil to kompan jest milutki. Żółty ma kubraczek i niebieskie ma butki. Wracam zatem do domu, gdzie czeka już na mnie Złota Jagoda. I mam nadzieję, że wy wszyscy też macie dom, czeka na was odpowiednio Tom albo Złota Jagoda. Bo w ostatecznym rozrachunku to jest najważniejsze.